Ostatnim razem recenzowaliśmy The Palace, czyli bardzo nieudaną komedię naszego polskiego mistrza kina, a teraz pora na recenzję jak najbardziej udanej komedii polskiego debiutanta Adriana Apanela, który świadomie bądź mniej świadomie, w sposób przynajmniej dla nas dość jednoznaczny i wyraźny, odwołuje się w swojej komedii, w swoim debiucie Horror Story do twórczości Romana Polańskiego. Także jeśli nadal czyścicie uszy, bo nie wierzycie, że w polskim współczesnym kinie mogą powstawać udane komedie, no to zapraszamy Was na tą recenzję. Powiedziałaś, że Horror Story to udana polska komedia debiutanta, ale może też powiedzmy sobie szczerze, że nie wszyscy są zgodni co do tego, że krytycy filmowi w niemałej grupie raczej odrzucają ten film. To znaczy jest, mam wrażenie, jednak taki podział na młodszych krytyków, którym zdecydowanie bardziej podoba się ten film, i na starszych krytyków, którym się ten film nie podoba. No to pewnie dlatego, ponieważ starsi krytycy może już zapomnieli, jak to jest z tym wchodzeniem w dorosłość, jak to jest być tym młodym dorosłym. Z racji tego, iż nas to spotkało nie tak dawno temu, to tym bardziej mamy poczucie, że jak najbardziej można się z tym, co widzimy na ekranie, identyfikować. No rzeczywiście Horror Story opowiada o młodym człowieku, ponieważ główny bohater Tomek Godlewski, grany przez Jakuba Zająca, jest tuż po skończonych studiach z finansów i bankowości. I z jednej strony wyprowadza się z akademika i wprowadza się do domu, który jest podnajmowany różnego rodzaju lokatorom. Z drugiej strony szuka pracy. I to szukanie pracy... swojej pierwszej poważnej pracy. Nie KFC na nocną zmianę. No i idzie mu ciężko. I właśnie te wszystkie doświadczenia wchodzenia w dorosłość są tutaj tym tytułowym horrorem. Bo też trzeba sobie powiedzieć, że ten film korzysta z konwencji horroru, ale ta konwencja horroru jest tylko po to, żeby pokazać, że nasza codzienność, nasze zmagania z codziennością i właśnie z tą poważną dorosłością mogą być przerażające. Tak, a z racji tego, iż ja na przykład jestem osobą z głębokimi lękami społecznymi i w ogóle wszystkie takie rzeczy związane z mierzeniem się z jakimś systemem, instytucjami, z jakimiś biurokracjami, to wszystko mnie psychicznie często bardzo przerasta. Twoją postać pisał Franz Kafka, mówiąc krótko. O tak, zdecydowanie. To jest mój świat, tak go widzę, jeżeli chodzi o te sprawy. Dlatego tym bardziej i tą groteskową rzeczywistość, wykrzywioną rzeczywistość młodego dorosłego, którą przedstawił w swoim debiucie Adrian Apanel, no jak najbardziej do mnie przemawia. Dlatego przyznam szczerze, że na Horror Story ubawiłam się po pachy, ponieważ no moim zdaniem najlepszy jest, najbardziej oczyszczający taki śmiech przez łzy, a właśnie takiego śmiechu przez łzy mamy tutaj najwięcej, ponieważ no to wchodzenie w dorosłość naprawdę nie jest łatwe i ten film zauważa tę taką przedziwną zależność, że te wszystkie lata szkoły, które mamy za sobą, i szkoły podstawowej, i później liceum, i później studia, absolutnie w zasadzie w żadnym wymiarze nie przygotowują nas na to, co nas czeka po tym upojnym, miłym czasie, który spędzamy w różnego rodzaju instytucjach. One nas trzymają w tych ryzach, one nas jakoś tam chronią, one nam wyznaczają harmonogram naszego dnia i życia. A później, kiedy już wreszcie kończymy tą przygodę, no to nas wypychają no dosłownie na szerokie wody i mamy sobie nagle radzić sami w zupełnie nowej rzeczywistości, która nijak nie ma nic wspólnego z tym, co przeżyliśmy przez ostatnie kilkanaście lat życia. No dobrze, to ja odwołam się do tych konkretnych zarzutów, które padały pod adresem Horror Story. Pierwszy bardzo poważny zarzut jest taki, że... to jest film, który nie opowiada
o tym, co się dzieje dzisiaj na rynku pracy i w tym wchodzeniu w dorosłość, że te wszystkie rozmowy o pracę, które przechodzi główny bohater, no to on się stara najczęściej o pracę w różnorodnych korporacjach, jest bardzo ciężko, jest bardzo duży przesiew tych pracowników, no a dzisiaj jest inaczej. No a drugi zarzut jest taki, że to się wszystko nie składa w jednorodną fabułę, że to jest tylko zbiór scenek. To znaczy, co do drugiego zarzutu, to wydaje mi się on o tyle trafny, co niedorzeczny, ponieważ owszem, to jest zbiór scenek z życia naszego głównego bohatera i nie ma tam jakiejś takiej narracyjnej ciągłości fabularnej, ale z drugiej strony po prostu to się składa na jeden wspólny obraz tego, jak ciężko jest właśnie wejść w tę dorosłość. I nie to, że takie filmy są zabronione. Takie filmy powstają. Zależy, kto recenzuje film. Dla niektórych może są zabronione. Jak najbardziej takie filmy złożone ze skeczów, konkretnych scenek można kręcić. I są często bardzo udane. Choćby możemy się tutaj odwołać do klasyki klasyk, czyli filmów Monty Pythona. And now for something completely different. Chociaż tutaj oczywiście przesadzam z porównaniem, nie, nie, no, bo to Monty Python jednak nie jest. Tak. Udany debiut komediowy, ale wciąż nie jest to Monty Python. Ale wiesz co, jest jakiś problem z taką strukturą skeczową, jeżeli chodzi o polskich krytyków, to znaczy zagraniczne może doceniają, ale jak był świetny komediowy film kabaretu Mumio, Highway, który no właśnie też miał bardzo pretekstową ramę fabularną, ale składał się właśnie z bardzo udanych, takich wymyślonych scenek przez twórców kabaretowych, no to on został mocno zjechany przez krytykę, a ten film to już był naprawdę mocno pythonowski. No więc może jest jakiś problem z odbiorem tego rodzaju filmów. Jak jest bez brytyjskiego akcentu, to się nie liczy. No, może tak. Co do pierwszego zarzutu, że tak już nie wygląda rzeczywistość wchodzenia w dorosłość, może trochę nie wygląda. Rzeczywiście wiele się zmieniło. Ja na początku jednak odebrałem ten film przede wszystkim jako zbiór takich lęków, które ma każdy wchodząc w dorosłość. I te sceny, które oglądamy, to jest upostaciowienie tego lęku. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda szukanie tej pracy i taką podstawą jest właśnie pisanie tych listów motywacyjnych, tych CV. Oczywiście, choć troszkę się z tego rezygnuje. Z jednej strony się z tego rezygnuje, a z drugiej strony też w praniu okazuje się, że no, tak jak zresztą jest powiedziane w tym filmie, tak zazwyczaj nie dostajesz pracy. Tak nie wygląda rozwój twojej kariery. Rozwój twojej kariery wygląda przez to, że masz znajomych, którzy nagle dają znać, że gdzieś tutaj jest oferta pracy i może jesteś zainteresowany, ponieważ mimo wszystko zasady zasadami, a tak naprawdę szukając ludzi do zwerbowania, przede wszystkim szukasz takich, którym możesz zaufać, a zazwyczaj możesz zaufać takim, których gdzieś tam znasz albo ktoś kogoś zna. A się można oszukać bardzo. Można się bardzo oszukać, ale ostatecznie tak to wygląda. No i tutaj jest powiedziane, że wiele z tych rozmów o pracy to tak naprawdę są takie ustawki, bo muszą się odbyć te rozmowy o pracę, a tak już z góry wcześniej jest ustalone, kto tę pracę dostanie. Nie to, że tak nadal nie ma oczywiście. Może tę pracę jest rzeczywiście łatwiej dostać dzisiaj, no bo społeczeństwo nam się starzeje, jest dużo miejsc pracy do obsadzenia i rzeczywiście może można, ale czy można dostać zawsze w tym sektorze, w którym by się chciało? O to chodzi. Tutaj też jest mowa o tym, że trudno zdobyć tą wymarzoną pracę, tą pracę, która odpowiada wykształceniu twojemu, w której widziałeś siebie, kiedy studiowałeś dany kierunek studiów. A to przecież nadal jest wyzwaniem, zwłaszcza jeżeli chodzi o te bardziej humanistyczne kierunki. Nie oszukujmy się, no tutaj zazwyczaj jednak nie kończysz na takim stanowisku, jak siebie widziałeś, kiedy zaczynałeś studia. Także pod tym względem tutaj też nie ma jakiegoś przekłamania. Kiedy się kończy finanse i bankowość, zapewne też niełatwo znaleźć pracę, tak samo jak niełatwo znaleźć pracę, która odpowiada naszym kwalifikacjom po kulturoznawstwie. No ale tu też trzeba powiedzieć, że po prostu Adrian Apanel nie jest takim bardzo młodym debiutantem i też przedstawia własne doświadczenia, a te własne doświadczenia są sprzed jakichś
no, kilkunastu lat. Tak, Adrian Apanel mówi o tym w wywiadach, że pisząc ten scenariusz, który zresztą jest tak naprawdę rozwinięciem jego krótkiego metrażu Stancja, w którym zresztą bardzo powtarza się obsada później z Horror Story, no to te opowieści są utkane i z jego doświadczeń jako osoby, która mieszkała w najdziwniejszych miejscach i wynajmowała jak najdziwniejsze stancje, a z drugiej strony też jest to zbiór anegdot wziętych od jego znajomych, którzy no nadal pracują w korporacjach. On też potencjalnie mógł, ale jednak stwierdził, że po informatyce i ekonometrii, którą skończył, jednak spróbuje swoich sił i wybierze swój wymarzony kierunek, czyli reżyserię. No i nawet jeżeli jakieś drobne elementy zmieniły się na przestrzeni lat, no to oglądając ten film, no nie miałam takiego poczucia, że tutaj trąci myszką. Naprawdę miałam poczucie, że oglądam film, z którym mogę głęboko się utożsamiać, z którego bohaterem mogę się głęboko utożsamiać. I też siłą tego filmu, być może tą największą, jest niesamowity casting. Tutaj niektórzy dosłownie pojawiają się, żeby powiedzieć kilka kwestii, zrobić kilka min, ale to tak jest skuteczne, tak jest efektywne, to wszystko jest zagrane i napisane w taki sposób, no, że właśnie u mnie wyzwalał się ten śmiech przez łzy, ponieważ te postacie absolutnie mnie przerażały, doprowadziły mnie często do takich prawdziwych fizycznych ciarek, ponieważ ten film wyciąga na światło dzienne wszystkie takie właśnie kompromitujące, niekomfortowe sytuacje z życia młodego dorosłego, kiedy szuka przede wszystkim pracy i zderza się z różnymi urzędnikami, z różnymi pracownikami tych korporacji, do których chce trafić, w których chce być zatrudniony. Chodzi na różne kursy, które mają wzbogacić jego kwalifikacje. No i te wszystkie postacie, z którymi się tam zderza, spotyka, które niby potencjalnie mają mu pomóc, ale mają takie zachowania, taki sposób bycia, tak się odnoszą do naszego bohatera, no że nasz bohater coraz bardziej pogłębia się w takiej desperacji i poczuciu bezsilności, poczuciu, że w zasadzie jest nikim, jest takim śmieciem, który tak naprawdę nie zasługuje na to, żeby zdobyć jakąś pracę. Dodajmy też, że po prostu świetnym wyborem jest wybranie na aktora odgrywającego główną rolę Jakuba Zająca. No ma on twarz Evermana, takiego zwyczajnego chłopaka i świetnie odnajduje się w tej roli, a my świetnie możemy przejrzeć się w nim samym i to jest ogromna wartość, kiedy to obserwujemy. No każdy z nas myślę, że miało swoje scenki, które sprawiły, że poczuliśmy się nieswojo. Ja się poczułem bardzo nieswojo podczas pierwszego spotkania Tomka ze swoim współlokatorem, który go w sumie... Spotkanie z zapalonym graczem pierwsze mnie nie przeraziło, raczej mnie śmieszyło. Za to spotkanie z postacią Konrada Eleryka, który w zasadzie słownie napastował naszego bohatera i później mówił, że to jest żart. No nie, nie, to zimne poty na mnie występowały w takim momencie. No i było jeszcze kilka takich sytuacji, w których ja się naprawdę czułem, że mógłbym się znaleźć w tej sytuacji i poczuć się dokładnie tak samo jak nasz bohater. I to jest niewątpliwie siła tego filmu, że z jednej strony no trochę te sytuacje są w krzywym zwierciadle, ale są na tyle niewynaturzone, że możemy poczuć takie emocje, które przy takich zdarzeniach z naszego życia też czuliśmy. Ale ja nie jestem aż tak hura optymistyczny w stosunku do tego filmu jak ty. Mam kilka swoich ale, to znaczy dobrze mi się go oglądało, dobrze się bawiłem, ale na przykład nie do końca jestem przekonany do tego domu. To znaczy z jednej strony jest bardzo ładnie wykreowana ta kamienica scenograficznie. No co ty mówisz, ten dom to jest w zasadzie główny bohater tego filmu. Ja jestem absolutnie zakochana w tej scenografii. Radosław Zielonka, który no, był tutaj tym przewodnim scenografem, no
fantastyczną robotę wykonał. Po prostu można się zakochać w tym, co tutaj zrobiono. No i właśnie moim prywatnym zdaniem, my oczywiście świetnie się bawimy na tej komedii, ale myślę, że największą zabawę, no to właśnie miał pion scenograficzny, komponując te wnętrza, no ponieważ naprawdę robią wrażenie. Ale ja nie odczuwam tych wnętrz jako wiarygodne. To znaczy one rzeczywiście robią wrażenie i są fajne pod względem takim artystycznym i całej kreacji tego domu, ale ja nie do końca wierzę, że to jest polska kamienica, czy tam jakiś polski domek zaaranżowany w ten sposób. No, pokój Tomka jest tak ogromny i nawet w kamienicach, jakby był tak ogromny, to myślę, że to by było w pewnym momencie podzielone na osobne mieszkania. No, no różne rzeczy by się tam wydarzyły, nie miałby przestrzeni po prostu, nie wiem, z 50 metrów kwadratowych do wykorzystania. No tak, ale przecież to jest po prostu duży dom jednego właściciela, czyli tej babci granej przez Annę Seniuk, i to też jest po raz kolejny wielka siła tego filmu. To jest casting, w sensie Anna Seniuk to jest aktorka, którą wieki nie widziałam na ekranie. Oczywiście ona grywa i w serialach i czasem też się pojawi w jakimś filmie, ale tak naprawdę tutaj dopiero miałam szansę ją zobaczyć po latach. Po pierwsze, no jestem zszokowana, że już tyle czasu minęło od Panien z Wilka, no ale faktycznie dużo czasu minęło i nadal mam zapamiętaną jej twarz w tamtym wydaniu, a tutaj już jest no taką upiorną babcią. Lata 70, jeśli się nie mylę, Panny z Wilka, także no, no trochę czasu naprawdę minęło. Ale nadal no fantastyczny wybór, no i to jest jeden z tych elementów i też a propos nawet tych wnętrz, które no moim zdaniem odwołuje się do Dziecka Rozmary Romana Polańskiego, to znaczy właśnie upiorność tej babci, dziwność tego miejsca zamieszkania. Mamy tutaj wręcz dosłowny cytat z Dziecka Rozmary, kiedy w pewnym momencie ta upiorna babcia, ta upiorna staruszka no tak nachalnie wtrąca się w życie naszego głównego bohatera i w pewnym momencie przynosi mu pyszny deserek, co no bardzo już się kojarzy z Dzieckiem Rozmary, aczkolwiek tutaj no nie wiemy do końca, co robi ten deserek. No, mamy jakieś tam sugestie. No bo w ogóle ta dziwność tego świata, właśnie taka trochę nadprzyrodzoność tego świata jest nam sugerowana, a nie jest bardzo jakoś wprost podana. No, ale dlatego tym bardziej ta niezwykłość domu jest tutaj funkcjonalna i uzasadniona. Ale nie wierzę, że to jest polski dom. Bardziej wierzę, że to jest amerykański dom, nawet mówiąc, że ci się kojarzy to z Dzieckiem Rozmary, to tylko potwierdza, że to nie do końca polski dom, ale też skojarzenia miałem z Dzieckiem Rozmary, że przygotowała mu deserek z korzeniem tanisu, tak jak w fantastycznej roli z Dziecka Rozmary sąsiadunia. A Ruth Gordon wreszcie zdobyła za to Oscara? Zdobyła za to Oscara, a Anna Seniuk mogłaby być nominowana chociaż za tę rolę do Orła, za rolę drugoplanową. No rzeczywiście Polański tutaj nam się odzywa, bo jest scena seksu pomiędzy głównym bohaterem, a może nie zdradzając, a inną kobietą, która wygląda trochę jak w Dziewiątych Wrotach. Inną kobietą, czyli zasugerowałeś, że nie z Anną Seniuk. To już trochę jest spoiler. No to by nie było jak w Dziewiątych Wrotach jednak. Na pewno byłoby wtedy inny rodzaj seksu musiałby być. Jeżeli to byłby seks z Anną Seniuk, to bardziej by mi się kojarzyło z Leśnieniem, kiedy postać Jacka Nicholsona uprawia seks, a później się piękna kobieta przemienia w zmurszałą staruszkę. No w każdym razie w Dziewiątych Wrotach jest taka scena, kiedy postać Johnny'ego Deppa uprawia seks z postacią Emmanuel Sanier. Emmanuel Sanier gra tutaj, no, taką demoniczną kobietę i ona też poprzez ten seks ma wyzwolić jakieś dodatkowe siły witalne w bohaterze Johnny'ego Deppa i tutaj bardzo podobnie to wygląda w przypadku tego seksu głównego bohatera z bohaterką inną. Więc są jakieś rzeczywiście polańskie tropy. Są, zdecydowanie. Zresztą większość krytyków idzie na łatwiznę i przede wszystkim kojarzy ten film z Lokatorem Romana Polańskiego. Oczywiście to też ma swoje duże uzasadnienie, jak sam tytuł filmu wskazuje. Ale sam, co ciekawe, Adrian Apanel no, nie przyznaje się do inspiracji Romanem Polańskim. Może nie wypada dzisiaj się przyznawać do inspiracji Romanem Polańskim. I przede wszystkim mówi o tym, że inspiruje
jego twórczość braci Coen. No nie, no z całym szacunkiem, ale w tym filmie więcej czuć tej demoniczności, która zresztą Polańskiego potrafiła być też nieco groteskowa. No właśnie, nawet sobie teraz myślę o Pogromcach wampirów, że to też trochę jest klimat horror story, kiedy to potencjalnie podejmujemy gatunek kojarzony z grozą, czyli opowieść o wampirach, a wszystko przedstawiamy w krzywym zwierciadle, wszystko obśmiewamy. No i tutaj też ważnym kluczem tego filmu jest właśnie ta ironia, która jest pokazana nam w tytule i w takim wstępie filmu, kiedy jeszcze mamy sugerowane, że przede wszystkim to jednak będzie może horror, ale nie. Będziemy się przede wszystkim śmiać, chociaż często... Przez łzy. Przez łzy i z takim bolesnym skrzywieniem na twarzy, ponieważ wracają do nas wszystkie wspomnienia związane z jakimiś upokarzającymi zetknięciami z różnego rodzaju instytucjami. Dobrze, to też drugi zarzut, jaki mam do tego filmu, to wydaje mi się, że jednak... przy całej właśnie takiej żałosności tej rzeczywistości, to końcówka jest zbyt cukierkowa i tak to wszystko się rozwiązuje, no trochę jak z baśni. No można to zaakceptować jako taki przyjazny akcent w tym nieprzyjaznym świecie, ale wydaje mi się, że to trochę się tak wyróżnia i odchodzi od całej konwencji filmu i nie do końca mi to pasowało. Tak, tutaj mamy jakąś taką gwałtowną amplitudę. Najpierw film sugeruje, że to wszystko skończy się bardzo tragicznie, a zaraz potem no, kończy się, tak jak mówisz, cukierkowo. No, wypadałoby, żeby jednak ten balans został bardziej zachowany i gdzieś po środku, żebyśmy się zatrzymali w tej opowieści. Zresztą ja trochę mimo wszystko miałam poczucie, że to horror story się nie kończy, ponieważ nasz bohater w pewnym sensie osiągnął to, o czym marzył, no ale teraz jest kolejny etap życia i tam też jest mnóstwo horroru. A to już chyba po sobie popatrzyłaś na tą rzeczywistość, ale... bo wydaje mi się, że akurat no naprawdę ten film kończy się pozytywnie. Tak, ale to możliwe, że to jest mój odbiór, ponieważ no mimo wszystko mi praca w korporacji no nie marzyła się nigdy i jakbym ją dostała, to nadal byłaby to dla mnie droga przez mękę i kolejne horror story właśnie. No to wszystko przed tobą. Trzeba nakręcić Horror Story 2 już o pracy w korporacji, chociaż akurat korporacje to są chyba dosyć dobrze opracowane jako miejsce groteskowe, straszne i przerażające. No zdaje się, nawet horrory właśnie były o tym, jeśli się nie mylę. Nie, no oczywiście przypominam, że nawet nam się zdarzyło taki horror zobaczyć. Kiedyś byliśmy na maratonie horrorowym, nie wiem z jakiej okazji, ale tak z wyszło. Z okazji takiej, że była premiera, czy tam przedpremiera Suspirii. Tak naprawdę chcieliśmy zobaczyć Suspirię, a... A przy okazji zobaczyliśmy Korpo, w jednej z głównych ról zagrał tam... Steven Yeun, słynny koreański aktor, być może w tej chwili najsłynniejszy. W ogóle jeszcze jak mówimy o inspiracjach do tego filmu, to z racji takiej jazzującej muzyki Tymona Tymańskiego, to siłą rzeczy miałam skojarzenia z filmami polskimi lat 60., takimi no też próbującymi opowiadać o doświadczeniu młodych tamtych czasów, czyli na przykład Niewinni Czarodzieje, czy nawet Pożegnania Hassa. To było? Tak. No właśnie, bo jednak w latach 60. ta muzyka jazzowa no, tętniła w polskich filmach, zwłaszcza tych opowiadających o młodych ludziach. No i tutaj też ten Tymon Tymański mimo wszystko celował w taką jazzującą muzykę. No i z racji tego jazzu to odwołanie do starego polskiego kina wydawało mi się dość trafnym odwołaniem, ale co na ten temat sądzi Adrian Apanel, tego nie wiem. Ja się też czuję troszkę zaskoczony tym porównaniem, muszę przyznać, bo jakbym miał porównywać w ogóle do jakiegoś filmu z tamtego okresu, to powiedziałbym, że i tak najbliżej temu filmowi do Pętli, tylko że Pętla jest na poważnie, ale tam też scenografia taka niemalże ekspresjonistyczna gra ogromną rolę, więc no tutaj można znaleźć jakieś powinowactwa. No nie, nie. Tamte filmy opowiadały o młodości na poważnie, jak najbardziej, ale może współczesne czasy motywują do tego, żeby
tą powagę właśnie przełamać komedią, bo czasem jest tak przerażająco w tych wszystkich meandrach dorosłości, że jednak trzeba się częściej śmiać. A jednak nie jest aż tak przerażające, jak było po wojnie. Myślę, że stąd wynika, że oni nie potrafili w czasach lat 50., 60. być może opowiadać przez pryzmat komedii. To znaczy nie wszyscy, bo Andrzej Munk potrafił. No właśnie, a propos Andrzeja Munka, to jest o tyle trafne porównanie, że ktoś zauważył, że Jakub Zając ma podobną energię do Bogumiła Kobieli. I kiedy to usłyszałam, nagle zdałam sobie sprawę z tego, że to jest absolutnie prawda. Że może powoli w ogóle mamy taki powrót bardzo charyzmatycznych aktorów do polskiego kina, ponieważ na przykład dla mnie Maciej Musiałowski za to jest nowym Jerzym Szturem. W sensie, nie wiem, jakoś mam wrażenie, że to najmłodsze pokolenie współczesnych aktorów jakoś no ma coraz więcej takiej energii i wielkiej charyzmy, którą możemy porównać z tymi największymi, najwybitniejszymi aktorami, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie dekady. A kto jest Cholubkiem? A kto jest Cybulskim? Daj czas, może wszystko się odnajdzie. Dobrze, trzymam cię za słowo i jestem ciekaw, kto wejdzie w te bardzo trudne do założenia buty. Teraz weszliśmy w taki okres pogdyniowy, bym powiedział, w którym jest dużo polskich premier. Ostrzymy sobie zęby na W nich cała nadzieja, czyli na rzadki, żeby nie powiedzieć unikatowo rzadki przypadek polskiego science fiction i to takiego science fiction pełną gębą. Tak, i ten film już miał swoją premierę w polskich kinach, także zapraszamy was na seans i za minutkę, za chwilę sobie podyskutujemy na jego temat. Chyba. Jak się uda. Bo nie mówmy nigdy, na pewno. Bo to różnie już bywało na naszym kanale. To prawda. Zresztą widzisz, horror story jest opisywany przede wszystkim przez pryzmat no takiej czarnej komedii, groteskowej komedii, która też rzadko się zdarza w polskim kinie. Teraz. Bo różnie bywało. Stanisław Bareja właściwie też robił horror story o życiu w PRL-u, więc... Też był śmiech przez łzy. Dokładnie tak. Dzwonek jest? Jest. Ale nieczynny. Nie sprawdzałem. Nieczynny. Jeżeli widzieliście Horror Story, to napiszcie, jak wam się podobało i napiszcie, czy też wam się ten film skojarzył z własnymi doświadczeniami. A my przypominamy, że mamy Patronite'a. Dziękujemy wszystkim naszym patronom, w tym najhojniejszym Bartkowi, Jankowi, Marcie i Konradowi. A od nas póki co to by było na tyle. Pa!